Witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj będzie dalej o kleniach, grubych kleniach, które udało mi się połowić, jak byłem na urlopie nad Sanem, oraz o tarle, które udało mi się nagrać. Więc zostańcie do końca, bo myślę, że odcinek będzie bardzo ciekawy. She galvanized me. Zanim przejdziemy do kleni, pokrótce przedstawię Wam miejsce, w którym spędziłem urlop z żoną i z dziećmi. A jest to kemping Diabla Góra w Tyrawie Solnej. Ośrodek jest położony oczywiście nad samym Sanem. Do wyboru mamy wynajęcie domku lub rozłożenie namiotu. Do każdej parceli jest podciągnięty prąd. Pole namiotowe jest wyposażone w jeden budynek z prysznicami i ubikacją. W ośrodku jest mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in. trzy place zabaw, restauracja z zimnym piwem i pysznym jedzeniem, spływy kajakowe i pontonowe z sanem, tyrolka przez cały kemping, boisko do gry w siatkówkę, rowerki wodne, jacuzzi oraz najważniejsze dla nas wędkarzy, bliska odległość do sanu. Na temat ośrodka to by było tyle, jeśli ktoś jest zainteresowany, w opisie wrzucam link do strony. Więcej nie zanudzam i przechodzimy do tematów wędkarskich. Zaczynając urlop, w planach miałem wędkowanie w innych miejscach niż Tyrawa Solna, ponieważ w tamtym roku, jak byłem w sierpniu, klenie bardzo słabo reagowały na smużaki. Wręcz powiedziałbym, że uciekały od nich, a złapanie czegoś konkretnego graniczyło z cudem. Przez cały tydzień udało mi się złapać jednego konkretnego klenia wczesnym rankiem. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Jest w końcu porządna ryba. Jest ładny, ale pięknie zassał. Chodź. Mam cię. Może nie, może nie. 50 może nie, ale jest ładny, jest ładny. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Może mieć 50. Coś pięknego. Ale pięknie ze. Już cię wypuszczam. O, taki klenior. Dobry, pod 50. Uciekaj. Tak. No. Poszedł. Ku mojemu zdziwieniu w tym roku wszystko było odwrócone o 180 stopni. Już pierwszego dnia po rozłożeniu namiotu poszedłem z dziećmi nad san, żeby zobaczyć, czy cokolwiek się dzieje. W ciągu godziny złapałem dwa fajne klenie w granicach 50 cm, kilka mniejszych i jednego pstrąga, ale nie wziąłem ze sobą kamery, a jako pamiątka zostały mi dwa kiepskie zdjęcia. Pełen optymizmu po kolacji zrobiłem dogrywkę, łowiąc dwa piękne klenie powyżej 50 cm. Już po południu zauważyłem, że woda jest lekko trącona i dużo wyższa niż rok temu. Prawdopodobnie to spowodowało, że klenie były mniej ostrożne.
Jest. O, jaka klucha. Jak jeszcze. Ale kluska. Ale piękne branie. Kurde, coś pięknego. Ale ryba. Wow, ale jedzie. Ja pierdzielę, ale ryba. Ale jedzie. Chodź, chodź, chodź. Ale jedzie, pięknie. Pięknie jedzie. Chodź, chodź. Ale jedzie, ale klucha. Wow, ładna, ładna kluska. O kurde, piękna. O, jaka klucha, wow. Ja pierdzielę, jaki piękny klenior. O kurde. Ja pierdzielę. Pięknie, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Ale kluska. Wow, kurde, będzie dobre chyba. Pięć dych. Chodź. Chodź. Ale kolejno. Tak. 51. Ale piękny. Kurde, piękny, gruby kleń. Zrobię jeszcze szybko. Piękny. Piękna kluseczka. Coś pięknego. Już go wypuszczamy. Ale piękna rybka. Co za piękna rybka. Tak. Już go wypuszczamy. O, tak. Trochę dojdzie do siebie. Coś pięknego. Po prostu super, ekstra. Ale piękna ryba. Ja pierdzielę, no. Masakra. 52 centymetry. Wraca do wody. Do sanu. Pięknie. Uciekaj. Coś pięknego, ale kleń piękny. Jest. Wow, kurczę. To jest duża ryba. Duża ryba. Wow, duży kleń. Duży kleń. Duża klucha. Duży kleń. O, ja pierdzielę. Ale byk. Ale byk. Ło, ale byk. Ale byk. Już idę, bo mam dużego klenia ostatniego. Już schodzę, zrobię zdjęcie i schodzę. Tego przynieś. Nie, 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 wypuszczam go, ale ładny. Jeszcze większy niż tamte. Jest w bagażniku. W bagażniku jest. Ale piękna klucha, ja pierdzielę, widzicie to? Ale brąba zeżarta. Zobaczcie. Ale pięknie zeżar brąbę, ja pierdzielę, coś pięknego. Dobra, szybko fota, fota, szybka fota i lecimy z nim do wody. Początek urlopu, pierwszy dzień urlopu mój dzisiaj i od razu takie duże kluchy. Już druga, ponad 5 dych, ten ma 53, ten wcześniejszy miał 52, no coś pięknego, naprawdę. Jeszcze kilka takich kleni mi spadło, ale piękna klucha. Piękna. I wypuszczamy do wody, buźka. Kolejny dzień przywitał mnie pięknym, mglistym porankiem. Wstałem o 4 rano, żeby cieszyć się widokami, próbując złowić coś fajnego. Niestety ryby nie współpracowały zbyt dobrze. Złapałem tylko małego pstrąga i małego klenia.
Oprócz tego miałem fajną rybę na suchą muchę, ale od razu spadła. Kiedy przyszedłem rano nad stan, moim oczom ukazało się tarło klenia. Siedziałem na brzegu z 20 minut, obserwując duże klenie. Nawet podrzuciłem im GoPro do wody, żeby nagrać je z bliska. Wieczorem zaczęły wychodzić burzowe chmury, więc zrobiłem dogrywkę ze smużakiem. Wiedziałem, że chmury mogą pobudzić klenie do broń. W jednym z kilku pierwszych rzutów zacinam pięknego klenia 51 cm. Albo polo. Ale kleń piękny. Kleń. Ale o jaki kaban. O, będzie z 50+. Patrz Miki, popatrz jaki duży, zobacz. Patrz jaki piękny, ale piękny. Śliczny, czekaj. Ale kaban. Patrz jaki grubas. Chodź. O, ale piękny. O, ale piękna piłka. Złapiemy ją do podbieraka. Siedzi na jeden grot, ale mamy go, ale kapanisko. Daj go. Czekaj, oj, przepraszam. O, matko, on chyba ucieknie. Przytrzymać ci coś? Wędkę weź tam do tyłu tylko, muszę go wypiąć i połóż delikatnie na trawie, tylko uważaj, żebyś o drzewo nie, tu, na trawie, żebyś o drzewo nie zaczepiła. Połóż na ziemi. Dobra, i mi zrobisz mi ten zdjęcie, poczekaj. Patrz Miki, jaki byczek, widziałeś? Teraz go szybko wypniemy. Dobra. Ale wiedziałem, coś tak czułem, że będą brały, bo jest taka pogoda. Burzowa. Masz robić zdjęcia czy co? No film. Zrób zdjęcie z góry, tylko tak żeby było widać dokładnie ile ma. 51. Ale grubasek. Salon
No, zrobiłaś? Ale widziałaś jaka duża? Wczoraj takiej dużej nie złapaliśmy. Tylko dzisiaj. Zobacz, ale krucha. Nie, ona jest bardziej szalona niż tamta, co wczoraj złapałeś. No. Ja nie podchodzę. Zobacz. 51 cm. Patrzcie, jaka klucha. No, Igi. Podoba ci się? Tak. Chcesz pogłaskać? Ja chcę. Szybko, pogłaskaj. No, chodź. Ja chcę. No, to szybko. Dobra. Ta rybka, ona jest szalona, mówię. Nie, ona wraca do wody, o. Patrz, jak poszło. Pięknie. Trzeciego dnia rzeka była dość łaskawa, bo wpadły dwie fajne ryby. Obydwie po 50 cm i jeden w granicach 40. Z racji tego, że z rana klenie smużaki miały daleko w nosie, postanowiłem spróbować na suchą muchę. Zbiórka w samym środku rynny i zacinam pierwszego klenia, który dał bardzo dużo emocji. Kluseczka na muchę. Już miałem iść do domu, ale sobie myślę, a rzucę jeszcze w tą rynnę. Pięknie się, pięknie pięty za skórkę. Kolejny piękny klenior. Tym razem na muchę. Gruba pięćdziesiątka. Piękna gruba pięćdziesiątka. Do wody. Grubas. Piękny. Patrz jaki grubasek. Piękna rybka. Po południu znowu wyszły jakieś burzowe chmury, więc spróbowałem ponownie. Tym razem na największą brąbę Andrzeja Lipińskiego melduje się kolejny gruby kleń. Plus minus 50 cm.
pięćdziesiątki znowu na brąbę od Andrzeja Lipińskiego. Ciężko jest, ale coś się udaje złowić. Wypuszczamy klinik. Nie mierzyłem go, ale taki myślę 47-48. Taka rybka. Wraca do wody. Dzień czwarty, stwierdziłem, że pośpię dłużej, ponieważ mieliśmy jechać na spływ kajakowy i wyszedłem tylko wieczorem na chwilkę, łowiąc jednego średniego klenia. Pięknie załadował brąbę. Taki. Taki jest. No, 45, 46 może. No, ładny. Na brąbę Andrzeja Lipińskiego. Ostatniego dnia jadę w trochę inne miejsce. Znowu przywitała mnie rano mega mgła i piękne widoki rzeki. Szybko znalazłem dość ciekawe miejsce z głęboką rynną oraz kawałkiem spokojnej wody tuż przy głównym nurcie. Wiedziałem, że w takim miejscu musi stać gruba ryba. Najpierw pokazał się fajny boleń, bo zaatakował ukleje na samym środku rynny. Następnie obławiam wcześniej wspomnianą miejscówkę i łowię najgrubszego klenia wyjazdu. Atomowe branie na pograniczu nurtu i piękny odjazd wzdłuż rzeki. To właśnie kocham w łowieniu z powierzchni. Jest duża ryba. Ja, ale fajnie zebrał. Kleń chyba. Pokaż się. Pokaż się. O. O, chyba ładny. O, ładny. O, ładny klenior. Chodź, chodź, chodź z tego nurtu. Chodź, chodź, chodź. O kurde, o ładny. 50. Chodź, chodź, chodź. O kurde, ale chodzi. Ja pierdziele. Chodź. Ładny. Tak, czy to bolo? Pokaż się. Pokaż się, pokaż się. Kleń, ale ładny. Chodź, chodź, chodź. Ładny. Piękny. Piękna klucha. Chodź, chodź, chodź. Ale ładny. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ale zebrał, kurde. Ale pięknie zebrał. Grubasek piękny. Chodź, 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 kurde, mi wpłynął między nogi. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Ładnie jest zapięty. Chodź. Wezmę go ręką. Grubas, grubas, będzie 50, dobra. O, jaki kabanos. Patrzcie na to. Ponad 5 dych, jaka gruba, piękna. Ja robię taka rybka. Na brąbę Andrzeja Lipińskiego. Coś pięknego, ale kaban. Piękny. Myślę, że ma dobre ponad 5 dych. Zaraz go szybko zmierzę, zdjęcia. I wraca do wody. Chodź tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak. No.
50. Można by powiedzieć, że 51,5 nawet. Ale mega gruba ryba. Patrzcie, jaki grubas. Jakie to spasione. Jeszcze raz pokazuję i wypuszczam do wody. Uciekaj. O, jaki kaban. Uciekaj. Piękny poszedł. Ale grubas. Pięknie. Jest, jestem już szczęśliwy. Podsumowując cały wyjazd, codziennie wyjeżdżała jedna lub dwie fajne ryby. Niekiedy trzeba było się nakombinować, żeby wzięło coś konkretnego. Mimo to urlop uważam za bardzo udany. Teraz już się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego. Elo.